dobry, kochani. Dzisiaj zaczynamy kolejny odcinek. No długo nas nie było, mnie nie było długo. Nie będę wam tłumaczyć dlaczego, nie było mnie i koniec. Wracam z nową energią, z nowymi pomysłami, z nowymi tematami. I mam dzisiaj fajnego gościa, super fajną dziewczynę z świetnym tematem. Mam nadzieję, że was zainteresuje, bo ja interesuję się tym tematem już od dawna. Bardzo ciężko mi było się zagłębić, bo jest bardzo mało materiału po polsku. Także mamy skarb i trzeba z niego korzystać. Także witam Cię, kochana. Witaj, kochana. Chciałabym, żebyś się przedstawiła, dlatego że masz bardzo fajny w ogóle pseudonim, który musiałam się nauczyć wymawiać. Proszę Cię, powiedz coś o sobie. Tak, mój pseudonim to Aria, Aria Giri. To jest moje imię, które do mnie przyszło. Po prostu poczułam, że jestem gotowa, żeby nadać sobie sama imię. Więc ono się pojawiło tam około 2 lat, jak robiłam proces praniczny. Mhm. Takie duchowe. Tak, takie moje głębokie imię. I w tym roku, jak robiłam sobie kurs z Kronik Akaszy jeszcze, to dostałam informację, że to jest już czas, żeby się po prostu przedstawiać tym imieniem, które znaczy, to nie ma odniesienia tak naprawdę do niczego tutaj zewnętrznego. To jest taka radość istnienia. Radość istnienia, takiego powrotu właśnie do swojej istoty, do tego naszego źródła, gdzie tam jest tylko ta radość dziecięca. I Giri to jest właśnie Giri, czyli głębia i radość istnienia, bo moja strona internetowa jest głębia istnienia. I to też mi się pojawiło tam rok czy półtora roku temu, jako no jakoś coś takiego mojego wewnętrznego, które co chcę. Piękna masz tą stronę i też dużo jest informacji. Fajnie, fajnie, naprawdę. Zaglądałam tam ostatnio i jest dużo ciekawych rzeczy. I też masz piękne publikacje swoje, bo tutaj zaraz przejdziemy do tematu, o czym będziemy rozmawiać, ale chciałam też pokazać, ponieważ tutaj mamy bardzo dużo materiału po polsku. To się nie zdarza często i ja jestem zachwycona, bo mogę sobie tutaj troszeczkę poczytać. Tak. Także skorzystam chętnie, a wam powiem zaraz, o czym będziemy rozmawiać. Otóż będziemy rozmawiać o systemie, mogę to tak nazwać? Tak, o systemie Human Design. To jest system, o którym zaraz opowiem wam Aria, bo ja niewiele tak naprawdę mogę na ten temat powiedzieć, oprócz tego, że mnie fascynuje i jest połączeniem wielu różnych systemów, tak, nie wiem, tak. Filozofii można powiedzieć, bo tam jest i numerologia chyba kabalistyczna, i I Ching. Tak, jest I Ching, jest astrologia wschodnia i zachodnia, astronomia, biochemia, fizyka kwantowa i czakramy. Czyli 8 systemów takich. Wszystko, co kochamy w jednym, słuchajcie, to jest w ogóle niesamowite i dla mnie w ogóle fascynujące, dlatego że słuchajcie, generuje się coś takiego. Tak, to jest akurat, zrobiłam twój czart. Cudownie, a to jest mój, żeby było po prostu na przykładzie takim namacalnym, żeby mogła wyjaśnić, o co tutaj chodzi w tym zaraz wszystkim. Zaraz wam wytłumaczymy wszystko. Ja wam tylko chciałam pokazać, dlaczego ja to kocham. Dlatego, że są wykresy, a ja uwielbiam wykresy, bo one do mnie przemawiają, bo ja jestem takim umysłem, który lubi widzieć i lubi wiedzieć. Więc to jest absolutnie dla mnie. Dobrze, kochana, to może zacznijmy w ogóle na samym początku. Co to jest Human Design? Co to jest? Powiem tak, to jest na pewno przystanek na drodze do samopoznania, tak? Do poznania siebie tak naprawdę, do powrotu do tej swojej istoty pierwotnej. No i to jest system, który został przekazany tam 35 lat temu około przez kanadyjskiego fizyka. I on sobie przez ileś tam czas lat rozpracowywał to, bo on dostał przekaz i potem to właśnie rozpracowywał. No i dla mnie Human Design to jest, i mówi się o tym, że to jest nauka o zróżnicowaniu. Czyli o tym, że... Bo to jest w ogóle algorytm, czyli to jest nauka. To jest tak, ktoś po prostu zebrał to wszystko w jedno, stworzył algorytm, który czyta człowieka. Tak, tak. To jest jakby rozkodowanie naszego kodu genetycznego, bo to się nazywa, też inaczej nazywa się to genetyczny matrix, czyli genetyczna matryca. No i to jest taka instrukcja nas samych, na poziomie osobowości, podświadomości, nieświadomości. Mhm. I to właśnie Human Design pokazuje to bardzo, bardzo obrazowo i bardzo proście, dlatego bardzo ja to też obrazowo to lubię. Właśnie jak działają te mechanizmy, jak działa ta właśnie podświadomość, jak działa nieświadomość i świadomość i jak
to możemy połączyć. Jeżeli my to połączymy faktycznie, te nasze części siebie, to wtedy dochodzi do tego momentu, w którym akceptujemy siebie, kochamy siebie, wiemy, kim jesteśmy, wiemy, co możemy dać innym, co możemy przyjąć od innych, wiemy też, po co przyszliśmy tutaj na Ziemię, bo każdy z nas przychodzi tutaj z jakimś swoim planem właśnie jako dusza i my przychodzimy, rodzimy się w jakiejś określonej rodzinie, w jakimś określonym miejscu, środowisku, kraju i to wszystko już na nas oddziałuje. A pomimo tego my mamy swój taki wewnętrzny core, taki wewnętrzny rdzeń i to jest coś, co się nie zmienia w trakcie życia. To my się z tym rodzimy. Tak, to jest ułamek naszej duszy, która się tutaj przejawia właśnie w tym materialnym świecie. Bo wiadomo, że dusza jest dużo większa i się nie mieści, ale to jest właśnie jakaś ta część, gdzie ona sobie zaplanowała, że dobra, w tym życiu będę robić to, będę mieć takie jakości, takie talenty. I jakby tutaj cały ten proces, właśnie ja mówię, że to jest ten proces stawania się, tak? Że dużo ludzi na przykład może nie rozumie, co to znaczy być sobą, bo to tak się mówi, być sobą, no ale co to właściwie znaczy? No i właśnie dla mnie to być sobą, to przede wszystkim jest być sobą, czyli być różnym od innych, w sensie, że każdy z nas jest tym indywiduum i są te płaszczyzny wspólne faktycznie, tak, że tak jak my jesteśmy wszyscy ludźmi, mamy włosy, oczy, no to tak samo w Human Design właśnie jest ten typ energetyczny, który pokazuje, że są pewne osoby, które się łączą, mogą się wspólnie komunikować, ale im wejdziemy głębiej, tym każdy z nas jest po prostu inny, całkowicie inny, operuje na innych zasadach, widzi inaczej rzeczywistość, ma inną energetykę ciała, to ciało inaczej podejmuje decyzje. I tutaj ten Human Design to właśnie jest taka instrukcja. Ja to nazywam sama i to nazywałam też tą moją książkę jako mapa samopoznania, czyli właśnie taka instrukcja, która pomaga nam się poznać. Zaakceptować może też tą drogę, którą dążymy, tak? Tak, no i też przede wszystkim właśnie poznać swoje ciało i poznać i jakby właśnie też poczuć, jak to ciało funkcjonuje, bo to jest na takiej zasadzie, że mamy tą świadomość, właśnie to, co myślimy, że tym jesteśmy, jakiś mamy swój plan, jakąś wizję, chcemy być autorem tego życia i to jest właśnie tutaj, to się mówi, że to jest kryształ osobowości właśnie i on jest tutaj nad głową, tak? I tak naprawdę to jest ten pasażer. Jak sobie wyobrazimy, że to jest często taki przykład podawany w Human Design, że mamy samochód, mamy kierowcę i mamy pasażera, który jest z tyłu. No i pasażerem jest ta nasza osobowość, właśnie to, co myślimy o sobie, że tym jesteśmy. No i jest jeszcze pojazd, czyli właśnie nasze ciało. Nasze ciało. No i tutaj właśnie Human Design przede wszystkim pokazuje nam, jak działa to nasze ciało. Jaki to jest ten pojazd, czego on potrzebuje, właśnie jakiego odżywienia, jakiego środowiska, żeby on się najlepiej czuł. Tak. Bo to jakby cały czas wszystko na nas wpływa, tak? Czyli znowu, jak jesteśmy w jakimś określonym środowisku i to też jest mowa na przykład o tym, czy mamy być w górach na przykład, czy mamy być w dolinach, czy mamy być między ludźmi, czy mamy mieć swoją jaskinię i wtedy nasze ciało właśnie się właściwie regeneruje. No i tak samo znowu jest, jeśli chodzi o odżywianie, że nie do końca ważne jest to, co jemy, to też Ci opowiadałam, tylko właśnie w jaki sposób przyjmujemy jedzenie albo w jakich okolicznościach. I wtedy znowu to powoduje, że my we właściwy sposób odżywiamy ciało, czyli odżywiamy mózg. I to powoduje, że jeżeli my jesteśmy, mamy tą świadomość z poziomu osobowości, jak działa nasz organizm, czego on potrzebuje, to wtedy nie ma tego oporu, nie ma tych blokad w ciele i automatycznie wtedy naturalnie ta nasza dusza, ta nasza jaźń po prostu może się przejawić, tak po prostu bezproblemowo. Łagodnie. Tak, że to jest wtedy naturalnie. Bo jeżeli my jesteśmy w procesie takiej walki wewnętrznej z ciałem, tak, no bo my z jednej strony chcemy jedno z poziomu umysłu, a ciało na przykład mówi coś innego. Ciało nie ma na coś energii. I już jakby czujemy tam wewnętrzny opór. 90% ludzkości walczy ze sobą. No i właśnie tutaj ten Human Design jest czymś takim, co może nam podpowiedzieć, jak to zrobić. No i tutaj właśnie jest mowa właśnie o typie energetycznym, o strategii, o autorytecie. I wtedy dochodzi do tego połączenia. Do tego połączenia świadomego, zarządzania tą energią, świadomości swojego ciała, czego ono potrzebuje. I wtedy ta dusza może się przejawić.
nie? Tak faktycznie, ale to nie jest też, to jakby jest ten pasażer, który doświadcza sobie życia, często jak się zaczynamy rozwijać i jest mowa o, czy gdzieś siedzimy w medytacji, to stajemy się tym obserwatorem, tak? Nie reagujemy na rzeczywistość, która nas otacza, tylko jesteśmy obserwatorem i doświadczamy życia, tak? Życie samo przez nas się żyje, a my sobie doświadczamy i obserwujemy to. I jakby tutaj właśnie o tym jest mowa też w Human Design, że ten pasażer, on w tym samochodzie ma siedzieć na tylnym siedzeniu i podziwiać widok za oknem, nie a nie wtrącać. Próbować kierować, tak? Bo kierowca już jest. I tym kierowcom właśnie tutaj w Human Design to się nazywa magnetyczny monobiegun i on się właśnie tutaj znajduje po środku, to jest tak zwany punkt G i on też powoduje, że jakby cała ta konstrukcja jest połączona, tak? Czyli ta świadomość, podświadomość tworzą jedność i to ma na celu właśnie... I tutaj patrząc na to można powiedzieć, że to też trochę czakra serca, bo to tak wygląda Tak. To jest właśnie czakra. To miejsce, w które schodzi właśnie dusza i to jest to miejsce tutaj też odpowiada z poziomu narządu wątroba za to, czy grasica nawet w to miejsce. I, no i tu też jest takie właśnie, bardzo to jest ciekawe miejsce tak naprawdę, bo ten punkt G, on jest właśnie tym takim łącznikiem, tym kierowcą, który operuje właśnie w czasie i przestrzeni. On wie, gdzie my mamy dotrzeć, tak? Mówi się, że mamy trzy serca, czyli właśnie to nasze sakrum, jako ta siła życiowa, ten napęd po prostu. Mamy serce, które powie nam, czy to, co chcemy, jest właściwe i po prostu pokaże nam ten kierunek, a głowa nam pokaże, jak to zrobić, tak? Czyli właśnie chodzi o to, żeby to wszystko połączyć. Żeby zgrać. Tak, żeby to wszystko razem grało sobie w jednym. I, no i dla mnie Human Design no właśnie przede wszystkim jest bardzo czytelny. I jest tak obszerny, wielowymiarowy i właśnie jest to synteza tych różnych nauk, tych starożytnych, czy tam, no można powiedzieć starożytnych, no po prostu starych nauk i tej najnowszej nauki, która jest. No i dla mnie to też jest przede wszystkim nauka komunikacji. W takim sensie, że właśnie każdy z nas jest indywiduum, każdy ma ten swój rdzeń, swoją prawdę tak naprawdę, bo każdy widzi rzeczywistość inaczej. I teraz, żebyśmy potrafili właśnie żyć ze sobą w takim szacunku, zrozumieniu, żeby nie narzucać jakiejś wizji, tak, nie narzucać wizji swoich komuś innemu, albo właśnie narzucać jakiś potrzeb, tylko każdy, żeby mógł osadzić się w sobie, czyli to, poznać czego nie mamy, siebie. Czego nasz naród nie posiada przede wszystkim. Akceptacja. Tak, akceptacja to przede wszystkim. No, akceptacja, szacunek. Tak, właśnie. No i tej różnorodności, tak, że jakby, że my nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby być jedną masą, jednokolorową. Żeby wszyscy byli tacy sami. Dokładnie, nie? Że jakby oczywiście jest tu mowa o tym, że my jesteśmy tą jednością energetyczną, tak, że pochodzimy od boskości, no i jakby nie da się tego... Wiesz, to już jest tak wysoko, tak. Umówmy się, że to już daj mi spokój. Tak, wiemy, wszyscy wiemy, że jesteśmy jednością, jesteśmy jednym gdzieś tam bardzo wysoko. Tak, tak, ale właśnie to... przede wszystkim tutaj na Ziemi każdy z nas ma swoje ciało, ma swój umysł, ma swoje serce i przede wszystkim jest właśnie to, żeby... Nie lecieć tam, tylko być osadzonym tutaj absolutnie. Na Ziemi. To ja że tak powiem, namawiam. Tak, ja tych fruwających, latających, żeby jednak wrócili na Ziemię, dlatego że jesteśmy tutaj nie bez powodu. Tak. Tam jeszcze wrócicie, zdążycie, tam będzie fajnie kiedyś, a na razie jesteśmy tutaj i tutaj sobie trzeba radzić. I tutaj fajnie sobie to życie w jakiś sposób poukładać, żeby nam było właśnie lekko, radośnie, nie nerwowo. Tak, też no, ale... nie zawsze się udaje, ale próbujemy. No tak, ale powiem Ci, też jest tak, że jakby właśnie dzięki Human Design też możemy zobaczyć właśnie, kto jest fruwający, a kto nie jest, tak? I to też jest okej, tak? Bo każdy z nas ma jakąś inną rolę, jakąś funkcję. I tutaj, no przede wszystkim dla mnie jest najważniejsze to, żebyśmy potrafili z ciekawością spotykać drugiego człowieka. Tak, z ciekawością się mu przyglądać, poznawać go i właśnie nie narzucać swoich filtrów, tylko okej, ja mam tak, a ty masz tak, ale super, no nie? A jak to jest u ciebie w twoim świecie, tak? I wtedy... Ale powiedz, dlaczego tak jest, bo tak naprawdę ten podział jest bardzo wąski. Mamy tylko cztery grupy, jak to nie grupy, jak to się typy nazywa? Energetyczne. Typy, o, cztery typy energetyczne w Human Design, czyli nie jest tego dużo. Tak naprawdę są tylko cztery typy i każdy jakiś typ jest przedstawicielem jakiegoś typu, tak? Tak.
Ja jestem... Plus jest właśnie, są cztery podstawowe, no i ty jesteś tym piątym, czyli wariacją. Ja jestem wariacją. No, wariacja, tak. Nie, w ogóle mnie to nie dziwi. Manifestujący generator. Tak, ja jestem manifestujący generator i tak. No tak. I możemy tutaj... To powiedz, jakie to są typy właśnie. Tak, no właśnie tutaj zrobiłam takie przedstawienie. Zaczniemy od tego jeszcze, że kiedyś wcześniej, jest taka historia, że kiedyś na samym, można powiedzieć, początku, czy tam jakiś czas temu, na świecie jakby sprawowali władzę manifestorzy. Mm-hmm. I to są, manifestorzy to są no, tacy władcy, to jest energia męska, to jest działanie, to jest charyzma, to jest po prostu idea, tak, to jest przykład na przykład Napoleona, czy Hitlera, czy wszystkich innych takich władców, którzy po prostu mieli jakiś swój pomysł i oni pociągnęli za sobą rzesze ludzi. Mm-hmm. No i manifestorów teraz jest na świecie około 8%. I to jest jedyny typ, który właśnie ma energię męską, taką męską, czyli właśnie działania, inicjatywy, wychodzenia na zewnątrz. No i czas manifestorów się jakiś tam czas temu skończył. I tak. I manifestor, no to powiem od razu jakby o co chodzi z manifestorem. Manifestor właśnie, że ma tą energię męską, yang, jest też typem jednocześnie właśnie energetycznym, tak? Mhm. I też solarnym, czyli ma taką ciepłą energię, ale jest właśnie męska energia wychodzenia na zewnątrz. Jego aura jest odpychająca i zamknięta, czyli to są takie osoby, które jeżeli one czegoś nie zechcą, to się nie zadzieje to po prostu. Jeżeli one nie wyjdą z tą inicjatywą, nie dają impulsu, no to nie, po prostu ta aura jest zamknięta i my też nie dopuszczają. I nawet właśnie są wręcz odpychające, to są takie samotne wilki, oni są samowystarczalni, oni nie potrzebują. Oni nie muszą nikogo pytać o zdanie, o to, czy mogą coś zrobić. Nie muszą na nikogo czekać, bo oni są, no po prostu są samowystarczalni. Tak? I to jest jakby taki ich taka strategia, można powiedzieć, działania właśnie genetyczna. Tak? To ciało jest ich stworzone do tego, żeby tak działać. Ale z racji, że te czasy manifestorskie się zmieniły, bo teraz mamy głównie świat generatorski, no to taką strategią właśnie dla manifestora, żeby on faktycznie mógł inicjować i realizować swoje pomysły bez oporu, no to musi ten manifestor informować innych przed podjęciem działania, tak? Bo to jest na zasadzie takiej, że manifestor sobie coś wymyśli i on zaczyna działać i nie zastanawia się, jaki to ma wpływ na innych ludzi, tak? A przez to, że ta energia jest bardzo szybka właśnie i taka mocna i to jest mocna ta aura i zamknięta, to inne typy, zwłaszcza generatorzy, no, są po prostu w lęku, że coś się dzieje, oni nie wiedzą co, to ma na nich wpływ, więc oni też nie wiedzą jak się zachować. No i dlatego właśnie ta strategia dla manifestora, czyli strategia, czyli sposób działania i no, działania też właśnie, żeby być w zgodzie z tym swoim ciałem, ale też uwzględniając innych ludzi, tak? To jest właśnie informowanie przed podjęciem działania. To nie chodzi o to, żeby pytać, czy ja mogę coś zrobić, tylko poinformować. Ale słuchaj, chociaż poinformować. Tak, słuchaj, idę do sklepu, wrócę za 10 minut, tak? I wtedy osoba, która jest manifestorem, ona wie, jest spokojna, nie tworzy oporu, bo jakby, nie wiem, wyszedł manifestor i wrócił na drugi dzień, no to by była sytuacja może niezręczna, że nie został nikt poinformowany, że on wychodzi, wraca i w ogóle nie wiadomo, rozumiem, co chodzi. Że kiedyś nie miał takiej potrzeby, kiedyś nie musiał no informować. Tak, no tak. Kiedyś no po prostu wychodził. Tak, wychodził, miał podwładnych, czy tam... Tak. Nie, jakby... Inne czasy, inne, tak, inne potrzeby. Inne czasy. No i tutaj zadanie, jakie ma manifestor, zacznij, że ta jego aura jest bardzo, bardzo mocna i bardzo wpływowa i bardzo energetyczna, no to jego zadaniem dzisiaj jest zrozumienie postępowania wobec innych, czyli zrozumienie tego wpływu swojego, jaki on ma na innych ludzi, tak? Że to nie jest tak, że on właśnie może coś robić i się tym nie przejmować, tylko faktycznie, jeżeli manifestor no, ma rodzinę, jakichś bliskich, znajomych i tak dalej, no to żeby mieć świadomość tego wpływu po prostu na innych ludzi. No bo może też być tak, że manifestorzy wybierają ścieżkę samotnika, bo jest im tak łatwiej, bo wtedy nikt nie ma do nich pretensji, że oni właśnie nie informują, nie biorą kogoś pod uwagę, bo to też jest właśnie kwestia tego, tak, że my w tym generatorskim świecie, jeżeli nie ma tego pytania czy jakiejś informacji, możemy czuć, że jesteśmy po prostu nieszanowani, tak, że ktoś nas nie widzi, nie pyta nasze zdanie, nie bierze nas pod uwagę.
I to jest bardzo ważne. Bardzo ważne tak. I to bardzo ułatwia manifestorom. Tego trochę. Pomimo tego, że ta strategia manifestora jest jakby sztucznie im narzucona, ale ona bardzo pomaga w tym, że właśnie przez to, że inne osoby wiedzą, nie ma oporu. Nie ma po prostu oporu, nie ma tych blokad, a jest właśnie wsparcie innych ludzi do tych pomysłów jego. Czyli bo to... komunikacja, musi tak. być komunikacja, bezwzględnie. Musi być. Okay. No jeżeli chce się coś, znaczy musi być, jeżeli chce się coś robić i chce się, żeby po prostu ludzie się czuli dobrze z nami, w naszej aurze. No i jeżeli właśnie manifestor działa w zgodzie ze sobą, to jakby takim właśnie efektem tego działania zgodnie z tą swoją wewnętrzną matrycą jest spokój, że ten manifestor może działać i on właśnie nie ma żadnego lęku, nie ma żadnego oporu i czuje, że jest wsparty w tym działaniu i czuje po prostu taki spokój. Nie? Jeżeli czujesz, jesteś manifestorem i czujesz spokój, to znaczy, że dobrze działasz. Okej. Tak. Teraz jest generator. I generatorów dzisiaj no, jest około niecałe 70%. No i mamy taki właśnie generatorski świat. I co znaczy generator? No generator jest takim silnikiem energetycznym, który cały czas generuje energię. Po prostu generuje. I czasem wie, co z tym zrobić, żeby to było fajne, efektywne, miało większy sens, a czasem po prostu generuje dla samego generowania, bo ma ten zasób energetyczny, czyli właśnie ma sakral, czyli właśnie ten główny silnik kreacji, siły życiowej, który to jest jak taka bateryjka po prostu napędza. Naładowana jest, wyładuje się i znowu się naładuje przez noc. I znowu się wyładuje i to jest non-stop, czyli cały czas ten generator po prostu działa i się regeneruje. No i generatorzy właśnie dzielą się na czystych generatorów i manifestujących generatorów. Ale czysty generator ma aurę otaczającą, taką dużą i otwartą. I też jest energetycznym typem, i też jest, ma ciepłą energię, tylko że rodzaj energii jest żeński, czyli energia yin, czyli właśnie tak oczekująca. I funkcje, jakie ma, no to właśnie jest źródłem siły życiowej, no i jest tym budowniczym, tak? No i jakie ma zadanie generator? No przede wszystkim poznanie siebie. I to jest taki główny po prostu wątek. Praca nad sobą. Tak, tak. Praca nad zarządzaniem właśnie tą swoją energią. No i kluczowe pytanie, kim jestem? Tak? Jeszcze tutaj... Zobaczę, manifestor było kluczowe pytanie, na kogo właśnie mam wpływ, tak? Czyli to jest ta różnica. Kluczowe pytanie dla generatora to jest, kim jestem. No i strategia działania to jest działanie w odpowiedzi. Czyli generator przez to, że generator ma sakral, ale nie ma gardła. Najczęściej nie ma gardła, bo gdyby generator miał gardło, to wtedy staje się tym manifestującym generatorem. I co to znaczy? To znaczy właśnie, że czysty generator ma ten silnik, ale jakby nie ma tej funkcji łatwości takiej... Łatwości przejawienia. Tak, nie ma tego, tak, że manifestujący generator właśnie to ma, że ma połączenie z tym gardłem, czyli z tym źródłem, gdzie się manifestuje i gdzie się wyraża siebie. A czysty generator jest po prostu taką energetyczną kulką i ta kulka sobie cały czas tak bzyczy i to jest taka właśnie mrówka czy pszczółka, która to po prostu ma no, nieograniczone. Nie wie, co z nią zrobić. Tak. Okay. I dla generatora przede wszystkim najważniejsza jest praca i relacje. Tak? I generator, on działa wolniej niż manifestujący generator. I generator ma tak, że jak już się podejmie jakiejś akcji, czy jakiegoś zadania, czy znajdzie jakąś swoją pasję w życiu i to jest najważniejsze, to on po prostu znika. To on po prostu może godzinami siedzieć, wykonywać tą jakąś daną swoją pracę, kocha to, ma pasję i to jest najważniejsze, żeby generator robił to, co kocha. I to jest takie główne zadanie generatora, naprawdę. I to, co generatorzy mają, i też manifestujący generatorzy, to swój ten wewnętrzny głos. Właśnie to jest ta główna strategia, też działanie w odpowiedzi. I ten głos generatora to jest I jak macie, jak będziecie obserwować innych ludzi teraz ze świadomością tego
kto kim może być, no to wiadomo jest, że jeżeli jest albo jakieś dźwięki, pomruki, no stękania, to wiadomo, że to jest generator. On po prostu sobie gada. On sobie sam gada ze sobą i to jest właśnie ten sakral. U manifestorów, manifestujących generatorów może to być bardziej zwerbalizowane, tak, że to są konkretne jakieś słowa, a przez to, że generator nie ma tego gardła, czysty generator, no to to właśnie jest takie No jakby tutaj i to jest przede wszystkim to, że ta odpowiedź, to się często też mówi, tak, że poczuj swoje jelita, tak, że działaj z tego wnętrza swojego. Tak, to jest właśnie wtedy generator. I tutaj, jeżeli coś do nas przychodzi, bo ja jestem czystym generatorem, i coś do nas przychodzi, albo coś usłyszymy, albo ktoś nas o coś zapyta i my czujemy właśnie stąd, to nie próbujmy tego przekładać tak. w ogóle na tak, nie, tylko poczujmy to stąd, tak, bo to jest właśnie informacja z ciała, z tego właśnie motoru, i on nas wtedy informuje, że on ma na to energię w tu i teraz. Czyli, że ktoś do ciebie... zgodne z tym, tak. co się powinno wydarzyć. Tak. I nie ma co kombinować z głową, nie dyskutować z umysłem, bo on świruje. Tak, a umysł ma swoje inne zadanie. A tutaj właśnie ten sakral, jeżeli jest to to jest w tu i teraz. A jeżeli jest nie, czyli, że jakby nie jest niedostępny ten generator, no to jest Albo nie wiem. I wtedy trzeba poczekać, tak? To nie znaczy, że jakby nie jesteśmy na coś gotowi w ogóle, tylko w tu i teraz. I ta odpowiedź właśnie z sakrala, ona jest w ogóle poza naszą świadomością. To jest naprawdę odpowiedź taka mechaniczna, z ciała, że on... I ty czujesz, że po prostu masz energię na to, żeby iść, ruszyć, zaangażować się. To jest ta różnica, z którą ja mam ogromny problem, ponieważ ja jako manifestujący mam natychmiast odpowiedź. Tak. Ty możesz jeszcze działać. A generator, z którym jestem gdzieś tam blisko, który na przykład nie wie, to ja nie umiem tego zrozumieć. Dla mnie to jest ciężkie. Znaczy oczywiście daję to przestrzeń, ale to jest dla mnie tłumacz czasami. Tak. No i zobacz, właśnie u ciebie jest dokładnie pokazany ten kanał. Ty masz kanał czystego manifestującego generatora, czyli 3420. I to jest właśnie ten moment, w którym sakral poczuje i od razu może działać. Bez zastanowienia. Ty po prostu idziesz za tym, idziesz, nie? I jakby nie potrzebujesz znowu ludzi do tego, no bo to jest ta część manifestora, że ty po prostu już chcesz działać i nie informujesz, nie pytasz, już się dzieje, no nie? I wtedy znowu jakby taka lekcja dla ciebie, żeby właśnie informować, tak? Informować innych, no bo jesteś tym manifestującym generatorem. Tak, to już wiem. Tak. No i tutaj jeszcze u generatora takim efektem właśnie znowu działania zgodnie z tą swoją strategią, czyli zgodnie z ciałem, tak? To mamy taką wewnętrzną satysfakcję, zadowolenie, czyli ta energia nasza życiowa została wykorzystana. I właśnie generatorzy jeszcze lubią to, żeby to było takie namacalne, tak? Że my lubimy, żeby ta praca była taka albo fizyczna, albo przyniosła konkretny efekt od razu, czyli taka jakaś praca ręczna. Materialna, niekoniecznie projektowa, nie? Że to bardziej projektor projektowo działa i manifestor, a generator no to właśnie jest typowo taka fizyczna praca, żeby ten generator się... Zrobiłem, widzę i jestem zadowolony, tak, dumny. Tak, dokładnie, okay. Dokładnie. No i generator ma to, że jak on się podejmie jakiegoś działania, to on musi je skończyć, bo inaczej będzie sfrustrowany, będzie niezadowolony, bo ta energia, którą on postanowił przeznaczyć na coś, została gdzieś zaburzona, on tego nie skończył i po prostu no, nie ma tego efektu. I to jest znowu też różnica między czystym generatorem, a manifestującym generatorem, że manifestujący generator może w połowie się wycofać i powiedzieć, o nie, czuję, że to nie dla mnie. Tak, i to jest właśnie bardzo ciekawe, bo tak. Ja wiele projektów rozpędzona zaczynam, tak. Ale gdzieś w połowie nagle to chyba nie na dzisiaj, to może poczekać, może to dokończę to później, teraz zrobię coś innego. Faktycznie tak mam. Tak. To jest przerażające. I na pewno właśnie generator jest super wydajny też, tylko że jest dużo wolniejszy. Właśnie, nie? Manifestujący generator działa szybko, może przeskoczyć kilka kroków, czasem musi się cofnąć, czego bardzo nie lubi, no bo jest tak szybki, tak, a generator tutaj jednak... I chaotyczny trochę też, bo robi za szybko i czasami gdzieś tam coś się po drodze omija i zapomina o czymś, tak. Tak.
I kolejnym właśnie typem. Dlatego dobrze mu się współpracuje z generatorami, bo generator ogarnia tą przestrzeń, o której zapomina, tak, manifestuje on. Tak, czyli tam tak, powie, a poczekaj, tak, bo jeszcze to, to, to. Tak, tak, tak. No i tutaj jeszcze, to już dokończymy tą różnicę między manifestującym generatorem, a czystym generatorem. Z racji, że właśnie to jest manifestujący generator, no to jest połączenie manifestora i generatora, tak? Czyli ta aura jest otwarta i zamknięta jednocześnie, tak? Bo są właśnie te dwie cechy żeńskiej energii i męskiej, bo generator jest czystą żeńską, manifestor jest czystą męską, a zadaniem manifestującego generatora jest połączenie, czyli bycie w tym przepływie między żeńską a męską, czyli między manifestowaniem a czekaniem. Nie? To nie jest łatwe. Tak. Wiem też o tym. No i tak samo, jakby tutaj podstawą, pomimo że to jest manifestujący, to i tak strategia działania jest ta sama, czyli działanie w odpowiedzi, tak, że coś się pojawia, ktoś przychodzi do nas, coś widzimy, coś słyszymy i sakral mówi, czujesz, że cię to ciągnie, czujesz, że ci się ten silnik odpala, to idziesz za tym. Tylko różnica też jest taka, tutaj jest dodatkowo, że bardzo ważne jest, żeby właśnie manifestujący generator wizualizował sobie, zanim podejmie jakieś działanie, żeby on już widział wynik tego, już kreuje tam, po prostu widzi to. I tak samo, żeby informował przed podjęciem działania, tak? No bo jest ta część manifestora, czyli to, no po prostu to musi być, żeby znowu nie było tego oporu, tak? Żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje. I tutaj mówi się, że właśnie manifestujący generator to jest takie złote dziecko. Złote dziecko, bo ma moc generatora, w sensie, że tą wydajność i ma tą baterię, która po prostu cały czas generuje tą energię. I manifestora, że po prostu może działać niezależnie, szybko, energetycznie. I to jest właśnie takie połączenie, no bardzo mocno energetyczne. I to można bardzo dużo zrobić. Tylko no ważne jest, żeby właśnie wiedzieć, jaka jest ta strategia. Żeby nie pozabijać ludzi po drodze. Jaki jest ten autorytet, czyli z którego miejsca właśnie podejmować decyzje w życiu. Bo tutaj jakby jest ten jeszcze autorytet, czyli właśnie to miejsce, w które podpowiada nasz taki wewnętrzny przewodnik, tak? Który on faktycznie jest pokazany, z którego miejsca ty masz podejmować decyzje. Bo strategia to jest jedno, a taki wewnętrzny twój głos to może być na przykład centrum emocjonalne albo centrum serca, to jest jeszcze coś innego. No i satysfakcja i zadowolenie jest tak samo jak u generatora, tak? Czy efekt tego działania, że po prostu czujesz, że po prostu ta energia została wykorzystana, ona została bardzo dobrze wykorzystana, zrobiłaś coś, co przyniosi efekt. No i mogę iść dalej. Super. Idziemy do projektora. I projektorzy to są. To jest typ, który teraz zaczyna się pojawiać, wyłaniać i teraz przechodzimy właśnie ze świata generatorskiego w stronę świata projektorów. Czyli oni, i ile ich jest procentowo? 21% jest około projektorów. I projektorzy mają taką energię właśnie skupioną i pochłaniającą, czyli ona jakby wychodzi z projektora, no tak jak projektor, jak wychodzi i po prostu się rozszerza na innych ludzi, tak? No i jak sama nazwa wskazuje, czyli projektujemy na zewnątrz. No i typ projektor jest typem nieenergetycznym, też ma energię ciepłą, ale jest nieenergetyczny, tak? Czyli właśnie nie ma tego swojego silnika, tylko tą energię pobiera jakby z zewnątrz, z innych ludzi, tak? Więc bardzo ważne jest, żeby właśnie projektor był we właściwym środowisku, między ludźmi, którzy właśnie go widzą, widzą jego talenty i zasilają go energetycznie, czyli oddają mu jakby swoją energię i on wtedy może funkcjonować, realizować się. No i on też ma właśnie energię żeńską yin. No i funkcję, jaką ma projektor, to jest bycie lustrem właśnie też dla innych, tak? Odbijanie tego, ten projektor, czyli jakby on projektuje na innych, inni projektują na niego. I jakby tutaj jest ten moment, gdzie się tu spotkać po prostu, jak tu jest tylko jedna wielka projekcja. Więc znowu bardzo ważne jest, żeby podążać za tą swoją strategią. No jakie jest zadanie projektora? Zrozumienie innych, tak? I bycie przewodnikiem. I właśnie tutaj kluczowe pytanie, jakie jest u projektora, to jest kim jesteś? Ty, tak? Czyli właśnie projektor się skupia na innych, na energii innych ludzi. Czyli pytanie do kogoś, kim jesteś? Tak, tak. Czyli właśnie tak jak ma generator, poznaje siebie sam,
to projektor poznaje innych. I przez to, że poznaje innych, poznaje siebie. Czyli jakby bo tak to druga, projektuje na nim. Okay. Tak, czyli jakby na zewnątrz jest ta energia właśnie. No i strategia, jaka jest u projektora, to jest czekanie na rozpoznanie i zaproszenie. Czyli właśnie można jeszcze powiedzieć tak, manifestor to jest bardzo szybki typ. Tak, szybko się zadziewa i oni mogą bardzo dużo zrobić, ale w krótkim czasie, bo nie mają tego swojego generatora, bo manifestor nie ma tego swojego generatora, no bo nie jest generatorem. Więc generator czysty działa wolno, ale jest, może po prostu konsekwentnie działać 8, 10, 12 godzin dziennie i dla niego to jest ok. Manifestujący tak samo, może szybko działać i dużo działać. I ma zasilanie też. I ma zasilanie, tak. I jakby to życie u tych, jakby szybki jest u manifestora, szybki u manifestującego generatora. U generatora też jest jakby ta akcja cała szybko się wydarza, bo to jest wszystko w tu i teraz. A projektor w ogóle ma inne życie, takie wolniejsze, takie jakby projektor jest taki... Że to są ludzie, którzy się specjalizują w czymś, że oni właśnie znajdą swoją jakąś pasję, jakąś taką zajawkę, ale to jest jeszcze co innego niż u właśnie generatora, tylko że oni tak bardzo są wnikliwi, że oni mogą robić jedną rzecz całe życie i to jest dla nich okej. I cały czas się w niej rozwijają. Tak, tak. Generator nie. Generator ani manifestujący, ani manifestor, oni latają, oni są wszędzie, oni mogą robić wszystko. A projektor to są właśnie tacy specjaliści, którzy faktycznie siedzą całe dnie, żeby tam sobie i to wszystko się dzieje dużo wolniej. No i właśnie to czekanie na rozpoznanie, to znaczy, że... Przychodzi mi to do głowy artysta, który na przykład maluje całe życie i w to wkłada całą energię. To może tak być trochę? Trochę tak, takie porównanie artysty? Może, gdyby to był faktycznie taki projektor emocjonalny, bo to jednak to centrum emocjonalne zasila właśnie całą sztukę i taką pasję i no i kreację taką... Bo to przyszło mi tylko, że to są ludzie, którzy rzeczywiście robią jedną, bo oczywiście to każde dzieło jest inne, tak? Jakby, więc tak. Tutaj jest ta różnica, ale jakby ciągle malują i to pogłębiają i temu poświęcają się absolutnie, nie? Może być. Tylko tutaj jakby kwestia z tego, że ten projektor najczęściej jednak działa z ludźmi, tak? Że to mogą być coachowie, to mogą być jacyś... No właśnie przewodnicy, jakie są takie osoby, które prowadzą innych, jacyś liderzy właśnie, tak? Czyli tacy zarządzający, którzy właśnie sprawują jakąś opiekę nad grupą, oni wiedzą, jakie są talenty danej osoby. No i to jest właśnie cały czas taka interakcja właśnie, że ten projektor ma za zadanie wydobywać ten potencjał z innych ludzi przez to, że zadaje im pytania. Aha, okay. Czyli on widzi ten potencjał w danej osobie, ale to jest właśnie często, co projektorzy przez to, że nie wiedzą, że są projektorami to raz, a dwa nie znają tej swojej strategii, to często oni bardzo dużo wiedzą, bardzo dużo widzą, wiedzą jak zrobić szybciej, lepiej, efektywniej, bo oni mają takie zdolności po prostu widzenia no, większego tego obrazu i właśnie wnikania tak bardzo mocno po prostu w jakąś sytuację, w jakiś temat, w jakąś osobę, że oni po prostu mogą Cię tak normalnie przefiltrować całą i oni będą wiedzieć o Tobie wszystko, tak? Że to jest właśnie taka skupiona ta uwaga. I wtedy projektorzy mogą... No, nieświadomie chcieć narzucić komuś coś, nie? Że zrób tak, bo będzie lepiej, zrób tak, bo tak po prostu będzie szybciej. I to jest właśnie ta komunikacja i to powoduje u projektorów niestety no, takie rozgoryczenie też, że oni mają bardzo dużo darów, bardzo dużo talentów, mogą ludzi pokierować, ale przez to, że nie mają tej świadomości, jak się komunikować znowu właśnie z innymi typami, czyli czekać na zaproszenie, no to się nie realizują po prostu. Nie? Albo są źle odbierani. Tak, albo są właśnie źle odbierani jako ten, który najwięcej wie, najlepiej i w ogóle on jest najlepszy. Się wymądrza, wie lepiej i tak dalej. Dokładnie, więc często projektorzy po prostu się wycofują. Nie wycofują się w ogóle, bo nie wiedzą jak to zrobić, albo uparcie próbują dalej, co też powoduje, że ludzie się od nich na przykład odsuwają. Tak, innych. Więc tutaj bardzo ważne jest właśnie, żeby projektor czekał na zaproszenie. No i przez to, że jego ta aura jest właśnie taka skupiona i pochłaniająca i ona jest też taka magnetyczna, że jak się pojawia projektor, to my już możemy poczuć, że ta
energia jest jakaś taka inna, taka właśnie, taka nas przyciągająca i tak jak mamy taką już uważność, tak, na innych ludzi, właśnie na energię, bo to cały czas mówimy o poziomie właśnie energetycznym, tak, niewerbalnym, tak, że wchodzimy gdzieś, widzimy kogoś i ta osoba już gdzieś nas przyciąga, już tam coś się zadziewa, te aury sobie już rozmawiają ze sobą. To właśnie projektor ma za zadanie, żeby czekać, zaufać, że ta aura przyciągnie do niego właściwych ludzi. I właśnie najważniejsze, żeby projektor miał tą swoją specjalizację jakąś, rozwijał się w tym, to nie znaczy, że to się ma nie zmieniać jakby w ciągu życia, tak? Że on może robić kilka specjalizacji, ale żeby robił to właśnie tak, no po prostu prawdziwie, tak. I wtedy po prostu ludzie do niego przyjdą. I oni go zaproszą do tego i zainwestują właśnie w niego czas, czy energię, czy pieniądze, żeby on się dalej rozwijał. Czyli jakby właśnie projektor no, potrzebuje tego rozpoznania, tak, że on ma te faktycznie talenty i żeby ludzie no, dali mu tą energię. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie projektor był między tymi ludźmi, którzy go zasilają energetycznie, pozytywnie. No bo on wtedy po prostu może się rozwijać no, na ich energii. Ale też jest tak, że projektorzy przez to, że no nie mają tego sakrala, tak jak nie mają manifestorzy, tylko że no właśnie manifestor jest tym energetycznym typem, to projektorzy też mogą czasem, ja mówię, że to są takie pijawki energetyczne. Okej. Jakoś miałam dużo znajomych, właśnie jakoś tak bardzo łatwo dochodzi do relacji właśnie projektor-generator. No i jest takie poczucie, że po prostu ten projektor, przez to, że nie ma tego sakrala, a to jest najważniejsze centrum życiowe, no bo to jest siła po prostu nasza. Czyli pobiera, musi pobierać. Tak. I jeżeli właśnie my w niego jakby nie widzimy go, tak, nie dajemy mu tej naszej uwagi, tej energii, no to on może z lęku właśnie z nas sać energetycznie. I po prostu się nas uczepić i nas zaczepiać i cały czas chcieć coś od nas po to, żeby tylko tą energię, pobierać. Tą uwagę od nas po prostu jakby, czerpać. Jakby ludziom ułatwiło życie po prostu ta wiedza, nie? Tak. Że tacy właśnie jesteśmy. Tak, to jest ciekawe. Tak. Ale projektorzy są naprawdę niesamowici. Tylko no trzeba... Trzeba mieć, zasilać i mieć taką gotowość, żeby właśnie dać im tą uważność, bo, no bo oni są też inni są po prostu, inni są. Każdy z nas jest inny, inny. I co? I jeszcze nam zostaje typ reflektor, których jest bardzo mało, bo to jest 1% ludzi. I reflektorzy w ogóle mają wszystkie centra otwarte, energetyczne. Więc oni całkowicie z jednej strony można by powiedzieć, że są zależni od innych ludzi, tak? Jeżeli nie są w swojej prawdzie, no to też mogą właśnie się do kogoś przykleić, żeby tą energię pobrać. Ale oni też, widzisz, mają taką tą swoją aurę, ona ich jednocześnie chroni, tak? Czyli ona jest taka opierająca się i odkrywająca się, czyli mogą też, wpływać na to, czy nie? Trudno się tam dostać do nich, pomimo tego, że oni są całkowicie otwarci, to ta aura ich chroni właśnie przed jakby tymi nadużyciami energetycznymi. Więc no ja poznałam jednego reflektora i to była kobieta właśnie, u której się uczyłam Human Design. A tak to... A nie, jeszcze jednego tutaj chłopaka ze Szczecina poznałam reflektora, ale nie mam jakichś tam relacji. Bardzo rzadko można ich spotkać, no to jest 1%. No i właśnie reflektor jest typem też nieenergetycznym i jest też typem księżycowym i to jest jakby całkiem właśnie operowanie to energetycznie jest inne. Jak tamte typy są solarne, właśnie ciepłe, energetyczne, to reflektor jest księżycowym typem i to bardzo wpływa na tą jego strategię działania, że on musi przeczekać cały cykl księżycowy, czyli 28 dni przed podjęciem jakiegoś działania, żeby cała ta energia się przez niego... Przecież jest bardzo wolny. I to są właśnie tacy ludzie, którzy no często... Długo podejmują decyzje. To raz, a dwa, że właśnie no i zadaniem i funkcją jest właśnie bycie obserwatorem, czyli nie angażowanie się w życie, tylko jakby totalna obserwacja, analiza, czucie tej energii innych ludzi, tak, bo oni nie mają żadnych centrów swoich, więc oni całkowicie czują energię
wszystkich innych ludzi, więc oni mogą też zobaczyć, kto jakby jest zdrowy w tym całym swoim procesie energetycznym, nie? I, no i zadanie właśnie, zadaniem reflektora jest rozpoznać te różnice, czyli widzieć, że każdy z nas jest właśnie inny, każdy niesie swój ładunek energetyczny, inną jakość, inne talenty i oczywiście tylko tego doświadczać, bo tutaj chodzi o to, żeby doświadczać tych energii. A jeśli mogą rozpoznawać tą energię, tą zmianę energetyczną, czyli mogą być to na przykład nie wiem, bioenergoterapeuci albo uzdrowiciele jakiegoś tacy? Tak. Tak. Okay. Mhm. I kluczowe pytanie właśnie, kto jest inny? Czyli oni, to jest tak właśnie, że jeżeli mamy te białe centra, to jest moment, w którym my przyjmujemy energię z zewnątrz. Tak? Mhm. Jeżeli mamy zakolorowany, zdefiniowany, to jest ten moment, w którym dajemy tą energię. Mhm. I tutaj właśnie czyli, na przykładzie ciebie właśnie. I mnie na przykład, tak? Czyli to jest twoje, to jest moje. I to, nad czym często się zastanawiamy tak naprawdę też w relacjach, nie? Jest ten motyw taki główny dawania i przyjmowania, albo dawania i brania, tak? I im więcej masz zakolorowanych centrów energetycznych, zakolorowanych albo zdefiniowanych, to znaczy, że to jest ten twój rdzeń i to jest ta energia, którą ty dajesz, tak? Czyli inni ludzie jej doświadczają, a te otwarte centra, tak? Otwarte, czyli niezdefiniowane, tak? To są te właśnie miejsca, w których ty przyjmujesz energię od innych ludzi. No i tak jak widzicie, tutaj Asia ma więcej ma kolorowych, a ja mam więcej niekolorowych, otwartych, białych. Czyli moim zadaniem jest nauka i rozpoznanie tych energii z zewnątrz, a u ciebie jest bardziej praca nad swoją energią, tak? Czyli jakby zarządzeniem właśnie taką ilością energii, którą ty masz, czyli znowu jaką energię, w jaki sposób, jaka jest jakość tej energii, którą ty dajesz innym ludziom, tak? Bo każdy, kto wejdzie w twoją aurę i tego nie ma, tak jak ja na przykład nie mam gardła, czy właśnie ażny, czy korzenia, to mogę doświadczyć tą twoją, tak? I mogę wtedy uczyć się też przy tobie tych konkretnie energii, tych twoich energii. Więc jakby często, ja nawet sama ostatnio na tym zastanawiałam, że ja mogę też właśnie na początku, jak mnie ktoś poznaje, sprawiać wrażenie, że biorę, tak? Że biorę, że więcej biorę niż daję, tak? I to właśnie wynika z tego, że ja więcej mam do przyjęcia niż do dania, no nie? I to jest właśnie ten pierwszy motyw, bo u mnie jest więcej, u mnie jest sześć tych centrów energetycznych, które są otwarte, więc z automatu właśnie ja też przyjmuję tą energię i sprawdzam, tak, jaką ona ma jakość, czy ta energia mi odpowiada, tak, czy właśnie energia danej osoby jest dla mnie okej. Czy to oznacza, że ja już na tym poziomie nie przyjmuję w ogóle nic? Nic nie robię tutaj, w sensie od kogoś? Czyli tutaj już jest to jakby można powiedzieć ugruntowane i tylko ja nad tym pracuję, nad swoim, tak? Tak, no jeżeli... Tak, to jest dokładnie tak, że to jest to twoje i to... no to jest i to się nie zmienia, tak? I ty, tak, masz to poznać i sobie tym zarządzasz cały czas i faktycznie w tych miejscach, nie wiem, spotkałabyś kogoś, kto ma tak samo kanał 53-42, no to wymagałoby to dużo takiej uważności od ciebie i otwartości, żeby faktycznie poczuć energię tej danej osoby, okay. Tak? A przez to, że ty już to masz, no to może być to po prostu trudniejsze, okay. Tak? Bo jeżeli ty nie masz, na przykład ty masz całkiem otwarte to centrum emocjonalne, tak? Czyli jakby nie ma tu nic twojego, więc tylko przyjmujesz od ludzi z zewnątrz. I wtedy możesz rozpoznać to. A to jakby właśnie powoduje, że jakby ty masz te swoje wbudowane ramy i już no po prostu czujesz siebie i tym zarządzasz. Okay. Dobrze, a powiedz jeszcze, bo tutaj podzieliłyśmy te typy. Tak. I teraz, jak można w ogóle określić taki typ? W jaki sposób to się robi? Tak, to się robi na podstawie daty urodzenia z dokładną godziną i miejscem. Tak jak się wylicza kosmogram. Bo właśnie, jak w astrologii. Tak, jak w astrologii się to wylicza i właśnie pojawia się taki graf. No i tutaj właśnie po jednej stronie jest... Ukazane właśnie są planety, które działają na poziomie ciała, a tutaj są energie, które działają na poziomie umysłu. I tutaj o czym możemy jeszcze powiedzieć właśnie, że jakby Human Design
właśnie dzieli się na tą naszą nieświadomość. Ja to mówię, że to jest właśnie nieświadomość, czyli z poziomu ciała. I to jest ten moment, w którym dusza wchodzi do ciała. Tak? Tam trzy miesiące przed narodzinami jest ten moment, kiedy dusza wchodzi do ciała i wtedy nazywa się tak zwany blueprint, czyli ten odcisk właśnie tej energii planetarnej na nas. I to są te jakości, które są wpisane w nasze ciało w tym danym momencie. I to jest wszystkie te czerwone miejsca, czerwone kanały, tak? Kanały to są te, które łączą centra energetyczne, albo tutaj są bramy. One działają z poziomu właśnie ciała, czyli nieświadomości. Czyli to jest też ta informacja, która została nam przekazana pokoleniowo. I to jest właśnie to, co my mamy w sobie, to cały czas działa, ale my nie możemy tego kontrolować. Czy to jest właśnie ten moment, w którym my musimy poznać siebie na tyle, żeby nie walczyć ze sobą, tylko pozwolić ciału po prostu reagować w taki sposób, jak ono zostało zaprojektowane. I tutaj to się nie zmienia, to jest i koniec. To się nie zmienia. I nie ma tutaj co z tym walczyć. Czyli jeśli to wiemy, to ułatwia nam to po prostu życie. Tak, bo po prostu nie walczymy sami ze sobą. Nie? Akceptujemy, okej, to jestem ja, to słyszę właśnie od kolejnej osoby, że jestem taka, 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 więc może coś faktycznie w tym jest, bo właśnie te czerwone linie, czyli te właśnie energie z ciała, my dowiadujemy się o nim częściej od innych ludzi. To ludzie widzą w nas. My z wiekiem właśnie już się z tym zaczynamy utożsamiać, no bo to słyszymy po raz kolejny, albo właśnie robimy sobie jakieś różne analizy i już okej, akceptujemy to, że to jest właśnie ta część nas, która jest nie do skontrolowania. Ona tam po prostu jest, ona tam będzie i nic nie da się z tym zrobić, trzeba to po prostu zaakceptować. A to, co jest czarne, właśnie te bramy czy kanały, które są czarne, no to są właśnie w momencie narodzin. To jest ta nasza osobowość, czyli te wszystkie cechy, jakości nas, które są dla nas takie już naturalne, my wiemy o tym, identyfikujemy się z nim, możemy tym zarządzić już bardziej świadomie po prostu, nie? Bo to jest jakby z poziomu tej osobowości, można by powiedzieć tak, no bardziej z umysłu, tak? Właśnie umysł, a ciało, czyli ciało to jest jedno, umysł to jest drugie i chodzi o to, żeby to połączyć w jedną całość, żeby to po prostu współgrało ze sobą. To była harmonia po prostu. Tak. No i wszystko to, co jest właśnie otwarte, niezakolorowane, czyli białe, to są te miejsca naszych największych strachów, naszych największych słabości i naszych miejsc, które są bardzo łatwo programowalne przez innych, przez środowisko, przez społeczeństwo, przez rodziny, jakieś przekonania, jakieś właśnie lęki, jakieś traumy. Ale jednocześnie, jeżeli wejdziemy właśnie w ten proces poznania siebie i uzdrawiania siebie, oczyszczania siebie, to są miejsca naszej największej mądrości. I ja właśnie tak sobie dzisiaj pomyślałam o tym, bo ja mam całkowicie otwarte gardło, czyli nie mam żadnej bramy nie mam z gardła i moim największym lękiem jest wyrażanie siebie, bo jakby nie mam tam żadnej energii, która jest moja, tylko całkowicie przyjmuję z zewnątrz to i I ja mam taką opcję tutaj tak, w emocjach. Tak, i ty masz w emocjach i też w koronie. I też w koronie. Tak, i też w koronie. Czyli właśnie to są te miejsca, o które trzeba dbać po prostu i oczyszczać na bieżąco, być z nimi w kontakcie, przyglądać się, co tam się w nich zadziewa i też być cały czas otwartą, tak? Czyli ta otwartość powoduje, że my dzięki temu, że tam nie ma nic naszego, możemy przyjmować cały czas z zewnątrz tę energię i poznawać innych ludzi dzięki temu, tak? Czyli ta osoba jest taka, ta ma taka, ta wpływa na mnie tak, a ta mnie inspiruje tak. I wtedy jest dowolność. Dowolność. A to, co znowu się dzieje, jeżeli na my chwilę tego... Ci przerwę, czyli sytuacja, która ostatnio zalewa internet i wszystkie duchowościowe inne historie i żyjemy miłością, tylko miłością kochamy wszystkich i tak dalej, to jest w ogóle, mówmy się... Bardzo, bardzo, bardzo naciągnięte. No, to jest jakaś część po prostu.
Okay. To jest jakaś część. To faktycznie ten punkt G, tak? Punkt G to też się dobrze kojarzy, ci powiem, punkt G. Punkt G, tak. Punkt G to jest właśnie to centrum, które nie ma, jako jedyne to centrum, nie ma dualizmu, tak? Że to jest właśnie ta miłość uniwersalna. I to jest miłość do ciała, miłość do ludzi, miłość do samego siebie, miłość do w ogóle do życia. I to faktycznie, no, to tam jest. Tak? I to jest to miejsce, w którym faktycznie dusza tu przychodzi i tam jest ta miłość. Tak? Więc jakby... A może być tak, że ktoś ma tutaj niezdefiniowane tak, w ogóle? Może być. Tak. Okay. Tak, i wtedy taka osoba ma tą możliwość, że może doświadczać miłości innych. I często takie osoby przez to, że nie mają tego punktu G, no, szukają tej miłości na zewnątrz. Po prostu, bo my, tak jak ty czy ja, my mamy już ten punkt G, czyli mamy tą energię, ona cały czas w nas jest i my jesteśmy takie osadzone w sobie, takie okej, okay, no nie, że jakby właśnie jest ta miłość, po prostu my to czujemy i no, nie ma jakiejś takiej potrzeby właśnie szukania tam. Znowu zależy, na ile ty to masz świadome, tak? Bo jeżeli są kanały, które są tylko czerwone, tak jak ja mam, no to jest wszystko z poziomu nieświadomości, więc jakby ten proces utożsamienia się z tym, czy wiedzy, no jest trochę dłuższy. Okej, okay, jakie mam czerwone i czarne tutaj? Tak. No to co to oznacza? To właśnie wtedy oznacza, że te niektóre przestrzenie, te kanały masz z poziomu ciała, czysto, które to, co ty mówisz o sobie, że jak się coś pojawia i ty czujesz, to od razu działasz, tak? Czyli to jakby... To, co mówiłaś, że koleżanki by cię musiały stopować, że tak, zwolni tak, troszkę, a dla ciebie to jest jakby naturalne, tak? Tak? Ty się w tym odnajdujesz, to jest twój po prostu taki rytm masz i jakby nie ma co z tym walczyć znowu, nie? Że to jest zaufanie, cały czas mówimy o tym, że ufamy sobie, tak? Bo my, tylko my znamy odpowiedź i drogę, którą mamy podążać. A te przestrzenie właśnie, które są czarne, no to właśnie są te kanały, z które ty możesz już nimi świadomie zarządzać. Na przykład to kanał właśnie 46-29, to tutaj właśnie z jednej strony jest miłość do ciała, a tu jest taka wytrwałość, czyli że jak się podejmiesz czegoś, to faktycznie będziesz po prostu to robić. I to też jest taki kanał, w którym mówi się, że niektórzy ponoszą porażkę, czy większość ponosi porażkę, a ty odnosisz sukces, albo na odwrót. Czyli właśnie takie bardzo mocne zaangażowanie się w to, co ty czujesz, że chcesz zrobić. Tak, no i tutaj jeszcze, co jest bardzo istotne, też właśnie temat ego w ogóle. Gdzie tu jest w ogóle w tym wszystkim ego? I wyobraźcie sobie, że właśnie rodzimy się. Tak, rodzimy się w jakiejś rodzinie, mamy jakąś mamę, jakiegoś tatę, nie wiem, jakieś tam rodzeństwo, jesteśmy wszyscy w jednym domu, więc wszystkie energie są wymieszane i ty jako dziecko malutkie, noworodek, no przychodzisz z tą swoją matrycą jakąś, tak, ale masz to otwarte przestrzenie i no nie mamy wtedy świadomości w ogóle, tak, jaka jest nasza strategia, jakie są po prostu jakości, jakie są emocje, co to w ogóle jest, więc takie dziecko po prostu cały czas jest bombardowane tymi energiami z zewnątrz, właśnie rodziców, rodzeństwa, gdzieś wyjdzie na zewnątrz, cały czas ta energia jest. Czyli to jest tak zwane to programowanie z zewnątrz dziecka. Tak, i to jest na poziomie energetycznym się zadziewa, no i w którymś momencie, jeżeli właśnie przykład taki. Załóżmy, że mamy emocjonalną mamę. Emocjonalna to znaczy, że właśnie cały czas ma te fale emocjonalne i się zmienia. Raz jest okej, okay, raz nie jest okej, okay, albo jest depresja, albo jest super high i że wszystko jest super, świetnie, cudownie. No i takie dziecko sobie tam leży w łóżeczku i przychodzi mama. No i jednego dnia mama ma super humor, więc mówi: oj, no i mój córeczko, jesteś super, jaka piękna, na. A za kilka godzin, załóżmy, mama już jest na innej fali. I płacze. Gdzieś, tak, i ma jakiegoś swojego doła i wszystko jest źle i wszystko jest bez sensu i już tym dzieckiem nie chce się zajmować albo sobie myślę, o Boże, po co mi to dziecko? Też się zdarza. Ale po prostu, no nie? I to są wszystko emocje. I takie dziecko odbiera to na poziomie energetycznym. Po prostu, że jest jakaś zmiana w jakości energii. I w tym momencie właśnie tworzy się tak zwane ego, i tutaj Human Design mówi się, że to jest tak zwane nie ja.
czyli właśnie taki system obronny, który ma za zadanie nas chronić, żeby chronić nasze ciało, żeby ono przetrwało. Tak. No i wtedy tworzą się te wszystkie systemy obronne ego, które wytworzyły się z racji tego oddziaływania energii z zewnątrz. Czyli blokady, można powiedzieć. Tak, jakieś, blokady, właśnie jakieś zachowania, jakieś przekonania, to wszystko. I jakby to najczęściej właśnie zadziewa się w tych miejscach, które są otwarte, tak? Więc jakby tutaj... Czy możemy to ustalić na podstawie takiego grafa? Czyli jakby to, co jest naszym programem, to dostaliśmy? Tak, możemy, bo jakby każde to centrum ma przypisane właśnie swoje właściwości, swoje funkcje i też właśnie takie te przekonania z poziomu nie ja. I jakby one są osadzone w tym konkretnie centrum. Oczywiście też w każdej bramie można to porozkładać na czynniki pierwsze. Matko jedyna, czyli mogę dostać informacje o tym, co jest moje, co jest nie moje, nad czym mam pracować, nad czym nie muszę. Tak. To jest za doskonałe. Tak, no to jest taki szwajcarski zegarek, no. Naprawdę perfekcyjnie jest to opisane, naprawdę. Najważniejsze jest, żeby wiedzieć, jaki jest ten typ i strategia. Bo mówimy, że ten typ to możemy określić sobie po prostu, tak? I tam jest jakiś ogólny opis do każdego typu, który możemy do siebie w jakiś sposób dostosować. Tak. Znaczy, sprawdzić, czy to jest nasze, tak? To jest jakiś ogólny opis. Ale możemy też poprosić o taki opis indywidualny, tak, absolutnie, tak? I wtedy jest to książka. Tak, wtedy jest to już książka po prostu. O mnie, tak? Książka o mnie, o tym, kto zamawia. I ostatnią, którą robiłam, co podobnie ma tutaj dziewczyna trochę do ciebie, no 80 stron, tak? A4. Okej. Okay. I o, widzisz. Taki tutaj czart jest. No i wtedy ja faktycznie opisuję tak od ogółu do szczegółu, tak? Czym jest human design, konkretnie pod osobę. Tak, konkretnie pod osobę, wszystkie centra, kanały, bramy, które są aktywne. No i potem można jeszcze wejść głębiej, bo tam jest tych głębokości sporo. Ale tutaj bardzo ważne jest właśnie, żeby oswoić się z tą strategią, z tym typem. Czyli zacząć od tego, żeby poznać w ogóle typ. Tak, od typ tego. Typ swój i ewentualnie członków rodziny, tak? Najbliższy. Tak. I to jest najważniejsze, żeby wiedzieć, jak się komunikować, tak? Bo manifestor ma informować, generatora trzeba pytać. Nie mogłaś się zjawić w moim życiu kilka lat wcześniej. Przydałoby się. Wiesz, jeszcze nic straconego, na wszystko przed nami. Ale znaczy, tak, muszę Wam powiedzieć, że ja rzeczywiście myślę, że to było dziś około 2 lata temu, jak znalazłam Human Design. Byłam w ogóle w absolutnym szoku, ponieważ byłam zdziwiona, że wcześniej na to nie trafiłam, a okazało się, że już jest długo, 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 długo na rynku, a to było moje pierwsze spotkanie. I bardzo mnie pociągnęło ze względu na te właśnie wszystkie szablony, na to, że to jest takie fajne, czytelne, co jest bardzo, bardzo mylące, bo to wcale nie jest tak bardzo dobrze czytelne, bo ja starałam się to sama, oczywiście, bo ja wszystko robię sama, więc jakby pierwsze, co zrobiłam, to starałam się sama to wszystko rozwikłać. Jednak to, że cały materiał jakikolwiek znalazłam, był po angielsku i to było tak... takim językiem jeszcze, takim ciężkim angielskim, dla mnie ciężkim angielskim napisane, że to było dla mnie nie do zrobienia. Więc jakby porzuciłam to rzeczywiście, bo to wiedziałam, że to jednak potrzebuje osoby, która mnie tutaj poprowadzi w tej przestrzeni i w tym, że to nie jest dla mnie jako osoby, która się będzie tym zajmować, ale chętnie przyjmę wiedzę od innych. Także jestem absolutnie szczęśliwa, że się zjawiłaś. Ja też. Bo to jest fajne, bo faktycznie uważam, że to jest bardzo fajne i dobre dla Was po prostu, dla Was. Więc myślę sobie, że warto byłoby spróbować. W opisie naszej rozmowy damy linka chyba do tego, do możliwości zrobienia sobie chyba tego darmowego grafa. Pewnie. Bo każdy rzeczywiście może sobie zrobić sam. Czyli jakby sam poznać ten swój typ, bo to nie jest skomplikowane. Wystarczy wejść na stronę, wpisać tam te dane konkretne i ten typ się wygeneruje. Jednak jeśli chodzi o opis, to już bym radziła się skontaktować z osobą, która naprawdę wie, co robi i zna się na tym i ma tą wiedzę, więc po prostu skontaktujcie się z Rią, bo ona naprawdę wie, co robi, także
Wiesz co, myślę, że musimy kończyć, bo to już dosyć długo trwa. Jednak mam nadzieję, że rozwiniemy ten temat. Także tak. Liczę na to, że to jest nasze pierwsze spotkanie i po prostu będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Pewnie, chętnie, bardzo. Coś chciałabyś jeszcze dodać do tego, co dzisiaj robiłeś? Może coś jest jeszcze, co jeszcze warto byłoby dzisiaj powiedzieć albo podsumować to dzisiejsze nasze spotkanie? W jakiś sposób? Tak, human design bardzo pomocny w poznaniu siebie, w poznaniu bliskich, swoich dzieci, partnera i właśnie ułatwia komunikację, ale też taką akceptację siebie i też szacunek do tego, że każdy z nas jest inny, każdy z nas ma prawo być inny, bo po to tu jesteśmy, żeby każdy wyraził swoją prawdę siebie w taki sposób. I słuchajcie, prawda jest taka, że przyszliśmy tutaj na ziemię z wszystkim już. Wszystko mamy w sobie. Nic nie musimy szukać na zewnątrz, uczyć się. Wszystko, co jest nam potrzebne, żeby przeżyć to życie, już jest w nas. Po prostu. Reszta to już jest dodatek, zabawa, jeżeli chcemy. Ale dla mnie poznanie mnie samej to już jest tak fascynujące, że to nawet nie wiem, czy starczy mi całego życia. Dokładnie. Więc jakby zachęcam Was do tego, żeby poznać siebie, bo my jesteśmy piękni. Fascynujący po prostu. Każdy jest inny. Tak. I żeby złapać taki właśnie dystans i po prostu stanąć obok siebie i się ze sobą zaprzyjaźnić, polubić, poznać. Teraz jeszcze przyszło mi do głowy, że fantastycznie byłoby rozpocząć życie dziecka i graf i już wiecie, co warto robić, jak prowadzić takie dziecko, co warto robić, czego w ogóle nigdy nawet nie zaczynać. Tak. Więc to jest absolutnie fantastyczny drogowskaz do tego. Tak. Także to jest świetne, świetne naprawdę. Więc polecam z całego serca i zapraszam Was na kolejne spotkanie. Dziękuję Ci pięknie. Dziękuję bardzo.